Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. 12. Szaradziarskie Mistrzostwa Grudziądza zaczynają się. Walczymy dzisiaj o puchar dla najlepszego, czyli prezydenta miasta Grudziądza. Jest to patronat prezydenta. Dziękujemy za rundę pierwszą, 15 minut przerwy. Dzisiaj są 12. Szaradziarskie Mistrzostwa Grudziądza. Tutaj przyjechali miłośnicy rozrywek umysłowych z całego kraju. Jestem szaradzistą od wielu lat i od wielu lat startuję w różnych turniejach w całej Polsce. W Grudziądzu jestem 5. raz bodajże. Lubię tu przyjeżdżać. Moje zadania są sympatyczne i miasto ładne. Po pierwsze, jestem zadowolony, zrobiłem wszystkie zadania. Do rozwiązania jest szereg różnorodnych zadań. Wplecione są i zabytki Grudziądza, i rzeczy nawiązujące i do Grudziądza, i do rejonu grudziąckiego. No jestem nie pierwszy raz, ale w Grudziądzu któryś kolejny. Traktuję to przede wszystkim jako spotkanie tymi, którzy mają chysia na temat, że tak się wyrażę, na temat krzyżówek, szaradzistów i tak podobnych. Traktuję to przede wszystkim, żeby ludzi spotkać, porozmawiać. Nasza impreza w dotychczasowych tutaj planach ogólnopolskich ma najwyższą frekwencję. Mistrzem Grudziądza w tym roku, 12. Szaradziarskie Mistrzostwa, został Rafał Rogowski, 147 punktów. Puchar prezydenta Grudziądza.